Co on teraz robi? Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, jak zwykle. Cieszę się, że jesteście, że odwiedzacie mój kanał. Ja zapraszam oczywiście wszystkich nowych tutaj oglądających do subskrypcji mojego kanału, byście zasubskrybowali z dzwoneczkiem. Wtedy dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o moich nowych filmikach codziennych. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie mi na maila. Jeśli chcecie wróżbę indywidualną, zapraszam na wróżby indywidualne. Wtedy oczywiście wróżby są dokładniejsze. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Dzisiaj dwie talie do wyboru i pytanie, co on teraz robi? Pierwszą talią jest talia cygańska. Karty cygańskie, tradycjonalne karty cygańskie. No nie chcę stać. I druga talia, przepraszam, kart Tarota. No to nie jest Tarota, to są karty Lenormanda. To jest klasyczna talia Lenormanda. Szukam opakowania, żeby Państwu pokazać. No nie mogę. Aha, jest dobrze. Czyli to jest ta talia. Wybierzcie sobie jedną z talii, czyli albo karty cygańskie, albo karty Lenormanda w starym stylu. Oczywiście możecie wybrać sobie również przedmiot, serduszko, grupa pierwsza i aniołek, grupa druga. I zapraszam serdecznie grupę pierwszą, czyli karty cygańskie. Co on teraz robi? 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 Teraz robi? Co on teraz robi? Wow. Myśli, czyli tutaj mamy myśli, mężczyzna myślący, rozmyślujący, czy jak to się mówi po polsku, przepraszam, Gedanken, czyli no myśli, tak? Jest tutaj jakby pochłonięty rozmyślaniem w domu, czyli myśli w domu, czy przy domu, o ślubie, czyli o związku, o jakiejś relacji i tęskni. Tęskni, Sehnsucht, czyli tęsknota. Tęsknota za kobietą, za partnerką. Myśli również o tym, że chciałby być szczęśliwy. Taniec, muzyka, miłość, radość. Chciałby być bardzo szczęśliwy. Chciałby również znaleźć być może kogoś do ślubu, jakąś relację taką poważną, stabilną. Tęskni. Jest tutaj tęsknota bardzo, bardzo, bardzo wyraźna. Także rozmyśla, analizuje, tęskni. Pragnie być szczęśliwy, pragnie jakby tutaj marzy wręcz o tym szczęściu. Być może wspomina, marzy, jak wy byliście szczęśliwi i tęskni za tymi momentami. Chce relacji stabilnej, szczęśliwej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to aniołek czerwony. I karty Lenormanda w starym stylu. Co on teraz robi? Blokady ma, jest znowu w domu, ma blokady, by napisać lub zadzwonić do jakiejś kobiety. Ale chce wrócić i chce nowego początku. Chce napisać coś, jest jakaś wiadomość, chce napisać. Czyli chce napisać, ale ma straszne jakieś tej blokady, widzimy? Tematem jest na pewno jakaś wiadomość, którą on chce napisać, chce posłać, ale ma tutaj duże blokady. Jest zablokowany, jakiś zimny, odizolowany. Siedzi w domu i myśli tutaj o kobiecie, o lady, tak? Chciałby wrócić, chciałby nowego początku. Być może też jeśli ma dzieci lub macie wspólne dzieci, to tutaj chce rozmawiać z dzieckiem, czy rozmawia, czy myśli o dziecku, ale tutaj chodzi o kartę powrotu, żeby wzmocnić waszą komunikację, waszą relację i nowy początek. Dziecko mówi o nowym początku, o pięknym, nowej szansie, radości, naiwności. Także myśli tutaj o napisaniu jakiejś wiadomości. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym, najwspanialszym słuchaczom. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie lub piszcie mi. Zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce. Niech się dzieje.